Wsiedliśmy do samolotu na Okęciu i znaleźliśmy się na innym kontynencie, ponad 11 tysięcy kilometrów dalej. Bali welcome home. Nowe życie, czas start. Ale co teraz? Just welcome to Bali, later we make that. Na lotnisku czekał na nas kierowca. Zapakowaliśmy dobytek naszego życia i ruszyliśmy w kierunku nowego balijskiego domu. My name is Jake. I'm the best Jake in Bali. Po 17 godzinach podróży w końcu jesteśmy na Bali, Denpasar. Odebrał nas Jack. To jest Jack number one. Najlepszy kierowca na Bali. Teraz jedziemy do hotelu, do Sanur, oddalonego jakieś 20 minut drogi od lotniska. Tutaj korki też są, no, ciężkie. Podróż o dziwo minęła dosyć szybko. Może dlatego, że mieliśmy przesiadkę w Doha. Tam niestety nie kręciliśmy, bo po przypale na lotnisku w Warszawie stwierdziłem, że nie ma co ryzykować, zwłaszcza, że mieliśmy bardzo mało czasu, bo półtorej godziny. Okazuje się, że lotnisko w Katarze było mega duże, do tego stopnia, że jeździła tam wewnątrz nawet taka kolejka, która w jednym skrzydle wiozła pasażerów. Także możecie sobie wyobrazić, gdybyście się wybierali, to weźcie pod uwagę to, że no, trzeba sporo czasu poświęcić na przejście z jednego gate'a do drugiego. Więc no, nie rozglądajcie się specjalnie za jakimiś rzeczami w strefie duty free. Ogólnie lot był całkiem fajny, jedzenie było dobre, sporo miejsca na nogi, także Katar się spisał. Wszystkie czynności, które musimy dokonać na lotnisku, to wszystko poszło sprawnie. Na początku jest kontrola paszportowa, sprawdzają też wizy, proponuję wyrobić je wcześniej przez internet. Potem odbieramy bagaż, idziemy do kontroli takiej deklaracji celnej. Też należy ją wypełnić wcześniej. Są też stanowiska na lotnisku, więc możecie zrobić to na miejscu, ale oszczędzicie trochę czasu, robiąc to przed wyjazdem. Hotel, którego szukaliśmy na nasz nowy start, miał spełniać cztery podstawowe warunki. Być czysty, dobrze zlokalizowany i tani. No i mieć klimkę oczywiście. Bonusowy punkt, żadnych karaluchów i węży. Na razie jest super. Wygląda to bardzo ładnie. Tak jak na zdjęciach, wzięliśmy hotel z Bookingu. Za tą cenę to jest super. No jeszcze zobaczymy, wiecie, dopiero wchodzimy. Zostajemy tutaj tydzień. Jack, który nas przywiózł, też był rezerwowany z Bookingu. Czekał na nas na lotnisku. Teraz jesteśmy cicho, bo tutaj są też inni goście. W sumie wszyscy mieszkają w takich pokojach. Z wyjściem na ganek. Dixon, jak ci się podoba? Fajnie. Cieplutko. Może skoczymy zaraz na pina colada. Jestem na plaży. Na plaży w Stegnie jestem. W końcu jesteśmy na Bali. Nasz plan, który realizujemy od wielu miesięcy, nareszcie się ziścił. Pijemy swojego pierwszego kokosa na plaży w Sanur. Sanur to nadmorska miejscowość położona na południowo-wschodniej części wyspy. Słynie z tego, że są tutaj piaszczyste, szerokie plaże. Miejscówka raczej spokojna w porównaniu do bardziej imprezowych, takich turystycznych miejscowości typu Canggu czy Kuta. Jest to też miejsce, z którego wypływa większość łódek i promów na znane wyspy, takie jak Nusa Penida, Gili czy Lombok. Słyszeliśmy, że wybudowany został nowy port, taki terminal portowy, bo dotychczas te wyprawy odbywały się tak, że do łódki wchodziło się z plaży, trzymając bagaż w ręku, aż po pachy w wodzie. Wczoraj o 22:00 poszliśmy już spać, ponieważ mieliśmy jetlaga. Wcześniej udaliśmy się na kolację do lokalnego warungu. Jest to taka miejscówka, restauracja prowadzona przez rodziny, przez lokalesów. Spróbowaliśmy jednej z najbardziej popularnych potraw na Bali, a w ogóle w Indonezji, czyli nasi goreng. Jest to smażony ryż z warzywami, z jajkiem. Był całkiem spoko. Do tego wypiliśmy po pina coladzie, żeby uczcić ten pierwszy wieczór, który spędzamy na Bali.
A dzisiaj od rana wstaliśmy o 8 i musieliśmy załatwić trochę spraw technicznych. Potrzebowaliśmy gotówki, także poszliśmy do kantoru, żeby wymienić dolary, które przywieźliśmy ze sobą. Wybierajcie kantory, które wyglądają legitnie, czyli wchodzicie do normalnego pomieszczenia z klimatyzacją, gdzieś, gdzie macie liczarkę do pieniędzy, a nie jakiejś takiej chatki, budki przy drodze, która oferuje lepsze kursy. No bo często zdarza się tak, że właśnie te kantory, takie shady, oszukują. Po prostu mają specjalną szufladkę, liczą wiele razy pieniądze przy was, tak żeby wprowadzić was w dezorientację. No i część z tej kasy przerzucają właśnie do tej szufladki. Oczywiście nie wszystkie te kantory, ale no zdarza się to. Czytaliśmy o tym, oglądaliśmy, więc sami też przestrzegamy. Nam udało się wymienić pieniądze bez żadnego problemu. Po technicznym rozruchu zaczęliśmy eksplorować miasteczko, oswajając się z tutejszymi zasadami i kulturą, poznawać lokalne miejscówki i tutejszych ludzi. Szybko złapaliśmy właściwy rytm. Może to ze względu na podjarkę, że nareszcie tu jesteśmy, a może po prostu znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu. Czas pokaże. Powoli układaliśmy swoją nową rutynę, ale jak bardzo inną od tej, którą znaliśmy dotychczas. No i musieliśmy pilnować, żeby nic nas nie przejechało. W Indonezji jest ruch lewostronny, o czym na początku zdarzało nam się zapomnieć. Znaleźliśmy lokalną siłkę, która jest niedaleko od naszego apartamentu. Poznaliśmy fajnych lokalesów, trochę takie byczki, ale bardzo sympatyczne. Wejście na tą siłkę kosztowało 50 tysięcy rupii, także około 15 polskich złotych. Trening personalny natomiast to koszt jakiś 45 zł. Siłownia była wyposażona w zasadzie we wszystko, co było nam potrzebne. Podobnie jak w Polsce, była klimatyzacja, ale ogólnie podobało nam się. Teraz skoczyliśmy szybko na śniadanie, wybraliśmy bowle. Ja wziąłem takiego fruit bowla, acai bowla, natomiast Vicky avocado bowla i do tego jeszcze wzięliśmy sobie tatara z tuńczyka. Zobaczycie tutaj ceny, ile wszystko kosztowało. Jednak nie wszystko na Bali jest tanie. Są też kluby sportowe, które potrafią dać slapa w twarz. 620 zł za miesiąc. Za to masaże? Przyjechać na Bali i nie pójść na masaż, to jak pójść do Maka i oblizać pudełko. Po prostu trzeba spróbować. Jest też dużo biżuterii, ciuchów. Handmade oczywiście. No i kawa. Czy wiecie, że to z Indonezji wywodzi się jedna z najdroższych kaw na świecie? Kopi Luwak. Ale o tych nieetycznych moim zdaniem zbiorach kiedy indziej. Wasze babcie za to już dawno pokochały indonezyjską kawę, a pewnie nawet o tym nie wiedzą. Która z babci nie ma w barku cukierków Kopiko? Dzisiejszy dzień zaczęliśmy bardzo wcześnie. Wstaliśmy o 5 rano, żeby zobaczyć wschód słońca na plaży w Sanur. Podobno są to najpiękniejsze wschody na całym Bali. Widać stamtąd również najwyższy szczyt Bali, czyli wulkan Agung, który jest już wygaszony, natomiast nie tak dawno temu, jeszcze chyba w 2018 roku, była erupcja tego wulkanu. Wczoraj około godziny 17-18 doświadczyliśmy pierwszy raz w życiu trzęsienia ziemi. Vicky była na zewnątrz, opalała się na leżaku i ten leżak zaczął się trząść. Myślała na początku, że to ja przyszedłem, robię sobie jaja. Ale jak ludzie zaczęli wychodzić ze swoich pokoi, no to wiedziała już, że coś jest nie tak. Ja z kolei w ogóle tego nie poczułem. Miałem słuchawki na uszach, więc nie słyszałem, co się dzieje. Podobno trzeszczały też drzwi wejściowe do pokoi. No, w takich sytuacjach należy właśnie wyjść przed budynek na otwartą przestrzeń. Trzęsienia ziemi tutaj to jest dość częsta sprawa, ze względu na to, że Indonezja jest terenem mocno sejsmicznie aktywnym. Jak wiemy, trzęsienia ziemi prowadzą potem do powstającego tsunami. Widzieliśmy różne oznakowania, że na wypadek tsunami należy wejść na wyższe tereny. Jest godzina 7:30, a my zmierzamy na śniadanie. Wybraliśmy sobie dzisiaj spacer na poranny market Sindu, na którym znajdziemy świeże warzywa, świeże owoce, warungi. Chcemy sprawdzić, podobno fajna miejscówka.
Właśnie wyszliśmy z nocnego marketu w Sanur, który znajduje się tam za mną. Jest podzielony na takie trzy części. W jednej z nich znajdują się mięsa, ryby, owoce morza. Druga część to warzywa i owoce, trzecia natomiast to tekstylia. Ta część mięsna, ona zrobiła na nas największe wrażenie. Szczerze powiedziawszy, no te mięsa i ryby nie są przechowywane w takich zbyt sterylnych warunkach. Muchy na nich siadają, więc trochę nas odrzucało. Ale jemy też w lokalnych warunkach i póki co nie mamy na szczęście Bali Belly. Jak sama nazwa wskazuje, to taka choroba związana z układem pokarmowym. Można się po prostu zatruć. Osoby, które są przyjezdne, mają florę bakteryjną nieprzystosowaną do tego jedzenia i do bakterii, które znajdują się tutaj w Indonezji. Stąd ten Bali Belly występuje zazwyczaj u osób przyjezdnych. My na szczęście nie mamy z tym póki co problemu, bierzemy probiotyki. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Kupiliśmy trochę owoców, ananasa, marakuje i banany takie malutkie. Widzieliśmy też duriana, ale nie zdecydowaliśmy się jeszcze go spróbować. Myślę, że na to przyjdzie odpowiedni moment. Niedługo potem dostaliśmy niespodziewaną wiadomość. Małe żółwie potrzebują naszej pomocy. Jako wolontariusze udajemy się do Bali Sea Turtle Society pomóc w ratowaniu baby żółwi. Ponad 90 żółwi czeka na naszą pomoc. Bądźcie z nami!